Zarzut zabójstwa dla rodziców trzylatki. Rodzice mieli skatować dziecko na śmierć. Poleciłem postawić obojgu rodzicom zarzuty zabójstwa i znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, napisał na Twitterze prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Do tragedii doszło z piątku na sobotę, z 19 na 20 lutego w jednym z mieszkań w Kłodzku. Przed północą matka poszła sprawdzić, czy jej trzyletnie dziecko śpi. Kiedy zobaczyła, że dziewczynka zmoczyła łóżko, zdenerwowana tym faktem zaprowadziła ją do łazienki. Tam kobieta umieściła dziecko w kabinie prysznicowej, odkręciła kurek z zimną wodą i polowała ją przez kilka minut. Mówi prokurator Jan Sałacki. Jak ustaliła prokuratura, 30-latka położyła później córkę do łóżka, jednak dziecko zaczęło słabnąć i tracić przytomność. Wezwane na miejsce pogotowie zabrało 3-latkę do szpitala. Niestety dziewczynce nie udało się uratować życia. W czwartek przeprowadzono sekcję zwłok. To nie wychłodzenie z powodu polowania zimną wodą było przyczyną śmierci 3-latki z Kłodzka. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka została ciężko pobita. Poleciłem zatrzymać także ojca dziecka i postawić obojgu rodzicom zarzuty zabójstwa i znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Napisał na Twitterze prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jak mówił Ziobro, 3-latka z Kłodzka została ciężko pobita. Nie ujawniamy informacji dotyczących ustaleń sekcji zwłok dla dobra śledztwa. Obecnie w sprawie wykonywane są intensywne czynności, mówi z kolei prokurator prokuratury okręgowej w Świdnicy Tomasz Orepuk. Oprócz zmarłej dziewczynki, kobieta ma również dwie córki w wieku 10 miesięcy i 8 lat. Sąd rodzinny w Kłodzku wydał już zarządzenie o ustanowieniu pieczy doraźnej domu dziecka dla obojgu dziewczynek.